w sklepie i tak. Zaopatrzenie sklepu. Kropki. Tu raz, tu dwa. Okej. Buty na razie nie. I warzywa. Warzywa. Znaczy teraz damy to. I teraz warzywa. Ziemniaki. Okej. Mamy już dużo kasy, to możemy sobie to rozwalić i sobie dobudować, powiększyć trochę sklepik. O! No i pięknie to wygląda. Zaraz dach tutaj dorobimy i podłogę. Wszystko na razie poprzestawiam. Jesteśmy $17 na minusie. Ale no, zaraz będzie wszystko dobrze. Tu, tu i to tu. I to tu. Już jest otwarta kasa. I czekamy, aż dostaniemy pieniądze. W ogóle czapek już nie ma. Trochę awczyłem, mamy już $300 i czapki musimy dodać. Ale kolejka. Dobra. Zbudujmy sobie lodówkę. Kupmy. Kurczę. Jakby ją tu ustawić? Tutaj. Co? Co tutaj niby jest? Dobra. I na jedzenie lodówkowe. Za 300 sobie kupimy, owoce sobie kupimy, napoje albo chipsy, teraz przekąski. Za 20, za... kupmy 50 przekąsek. Przyprawy. Poczekamy, aż zarobimy. Okej, to nawet za 200 sobie kupimy. 20 za 200. Dobra. No i jedziemy. Będziemy chyba na dwa razy jechali, bo dużo mamy tam paczek, a ciężko będzie je zapakować. Nie zmieści nam się do naszego pick-upa. Nie, jednak nie jest tak dużo, jak kupowałem. Myślałem, że jakoś bardzo dużo kupiłem. Bo na przykład jak ostatnio sobie grałem, to niektórzy to całe miejsce mieli zapełnione już na tym. Nie w aucie, tylko w tym doku doładunkowym. To ja myślałem, że dużo będę teraz miał. Najwyżej, wydaje mi się, że tego można bardzo dużo kupić. Dobra. Ziemniaki. I tak. Bo mamy w sumie dużo rzeczy, to jak jest tutaj ta soda jedna, to ją zostawimy, niech ktoś kupi. I tu damy jedzenie lodówkowe. To można? Nie można. To damy to. Czapek nie mamy. Kupimy kolejną półkę.
Ja to muszę przemeblować trochę. To bym dał tu. Albo bym zamienił. To bym zamienił tu. Kosz przy od razu wejściu. To tutaj. To do rogu. I to tu. A tu jeszcze bym półki postawił. Okej. Okay. No i ładnie. Kosz chyba przepełniony. No, to go... Czemu nie mogę czyścić go? Co? Coś się... chyba zepsuło. No kosz? Co się stało z koszem? Kosz się zepsuł. Jak to dać tu i ten kosz tu i to tu? Nie wiem, kosz nie działa. Sprzedamy go i kupimy nowy. Za 250. Nie wiem. Jeszcze coś sprawdzę. Dziwne. Ale okej. O matko, nic na półkach już prawie nie ma. No to tak. Dajemy fasolki. Tu dajemy galaretkę i kupujemy pieczone towary. Kupmy 50 może, albo dobra. 20. Kupmy karmę. Pudełkową. 20. Kupmy czapki. Raz, dwa, trzy czapki. Kupmy pięć zabaw. A, jest też raz. Dobra. Trzeba chwilę jeszcze poczekać, może napoje. Dobra, 5 napoi. No i trzeba już jechać po to w sumie. O, złodziej. No ja już po to chyba jadę. Bo chciałem poczekać, żeby wszystko kupić, co chcę. To jeszcze kupię słodycze. Za 160 to chwilę poczekam. Okej. I słodycze. No i jedziemy. Szybko wsiadam w to auto. O, tu jedzie jakaś ciężarówka. Też skoczyła. Dobra. To szybko tu zajeżdżam. Ło, widzicie ile tego tutaj u nich jest? Nawet ta ciężarówka wszystkiego nie weźmie. Jedziemy za tą ciężarówką. Prześcigniemy ją może. Nie, jest szybsza.
lepiej jeść. Yeah, ale wielki sklep. Okej. No i sobie pobiegnijmy. I teraz wszystko możemy poukładać. Pieczone towary. Tutaj pudełka. Czapki. I jeszcze raz czapki. Te czapki tak szybko schodzą. Dach sobie zróbmy, tak to. Więc widzimy się, jak będę miał wystarczająco pieniędzy, by coś ogarnąć. Dobra, mamy 144, możemy dach tutaj postawić. Okej, dach już jest. Jeszcze tutaj podłoga. Dobra. No i tak naprawdę już dużo zarabiamy. O, wreszcie mogę te śmieci sprzątać. Przed chwilą tu cztery czapki położyłem, już jest jedna. Złodzieju, stój! Czapki mi kradnie. No i chyba już po czapkach. No. O matka. Dobra, zakupię kolejne czapki. Kupimy może, uzbieramy 105 tysięcy i kupimy 100 czapek. W końcu nie będzie tak szybko, nie będzie trzeba tak szybko dokupywać. No i jedziemy konie. O, tutaj jedzie ta ciężarówka, tam jechała. O, ciężarówka. Okej, pakujemy. No i jedziemy po... Znaczy jedziemy to rozpakować, odłożyć do naszego sklepu i budujemy tą jakby... podłogę, dokończymy. Dobra. Dojeżdżamy. Wysiadamy. No i tą podłogę robimy. Na razie taką. Za 200 w razie, bo nie stać nas. W sumie, czekam, to mogę te czapki, mam 11 czapek. Mogę je tutaj dać. No i pięknie, podoba mi się. I to już jest koniec drugiej części tego odcinka. Dajcie łapkę w górę, subskrypcję. I to tyle, do następnego.